Maćku, mogę cię tu prosić na chwilkę? Kle-kle? Mnie? Naprawdę mnie? Kle-kle? Ależ oczywiście, kle-kle. Już lecę. Kle-kle, kle-kle. Do usług, Milenko. Mam ważną sprawę. Kle-kle? Na randkę chcesz umówić się? Nie. Znaczy, chętnie. Ale nie o to chodzi. Kle-kle? Już się boję. Nie, nie bój się. Kle-kle, czemu mówisz tak cicho? Mówię tak cichutko, żeby nie usłyszał nas rakaromek. Rakaromek, kle-kle? Nic nie rozumiem. Słuchaj, Boćku. Tak, kle-kle? Zbliżają się Romka urodziny. Kle-kle, się wie. Właśnie, chcemy mu zrobić jakąś niespodziankę. Kle-kle, fajnie. Musimy się naradzić, no ale zobacz. On tam jest. Kle-kle. No i właśnie chciałam prosić cię, żebyś go jakoś stąd wywabił. Kle-kle, oczywiście. A my wtedy ustalimy, co zrobimy. Kle-kle, a ja? Później ci wszystko opowiem. Kle-kle, może na tej randce. Czemu nie? No jak? Kle-kle, no pewnie, zaraz coś wymyślę. Kle-kle. Świetnie. Kle-kle, kle-kle. Romku, potrzebuję cię. Tak? A co dzieje się? Żadnej, kle-kle, żadnej żaby nie udało dzisiaj mi złapać się. To niedobrze. Kle-kle, pomożesz? Pójdziemy nad staw i dasz mi znać, gdzie żabę złapię. Pewnie, chętnie, zawsze ci pomogę. No to chodźmy, kle-kle, w drogę. Kle-kle, zjem żabę na kolację. Ale ekstra, udało się. Teraz możemy iść na naradę. Jakie macie pomysły? Ja kiedyś na urodzinach balony widziałem. Ekstra pomysł. A ja, wiecie, byłam na urodzinach, a tam leciała świetna muzyka. Ja mogę coś zaśpiewać, zaćwierkać. Super, świetnie, bombowo, czadowo. Zróbmy przyjęcie niespodziankę. Z prezentami i wielkim tortem. Tak, niech każdy z nas przygotuje dla niego jakiś prezent. Ale tort. Skąd my weźmiemy torta? Wiecie, kiedyś robiliśmy przyjęcie dla Liska Ludzka. I on wtedy miał taki piękny tort. Jak zrobić taki piękny tort? To nie jest wcale trudne. Chodźcie, pokażę wam. Wchodźcie, wchodźcie. Śmiało zapraszam. Już herbatka gotowa. O, jak tu przytulnie. Gdzie mogę usiąść? Gdzie chcesz? O, jak to pięknie. Fiu, fiu. To ja tam usiądę. No chodźcie, chodźcie. Czekamy. Obejrzyjcie, jak przygotowaliśmy urodziny dla Liska Ludzka. Miał piękny tort. A wszystko to było tak. Ej, złaź mi z tego tortu! Ale to super karuzela! Subcio! To nie jest żadna karuzela. Zepsujesz cały prezent. Szybko zeskakuj. Okej. To od czego zaczynamy? Najpierw przytnę trochę ciasto. Teraz musimy zrobić masę maślaną do obłożenia tortu. Kubeczki masła, cukier puder i łyża mleka. Teraz musimy to wymieszać. Mogę ja. Pewnie, Jerzyku. Trochę
trochę się boję. A jak to będzie chlapać? Ale ciężko. Chyba już tak może być. Pokaż, pokaż. Bardzo puszysta wyszła ci ta masa. Ale trochę mało. Ciekawe, czy wystarczy. Może po prostu ta miska jest taka duża? Pewnie tak. A co zrobisz z tą masą? No, pokryję nią tort. To nie będzie za piękny. A, bo to jeszcze nie koniec. Wszystko w swoim czasie. Teraz będę smarowała torcik masą maślaną. Trzeba to równiusieńko posmarować. A to się tak kręci, że tylko przeszkadza. Muszę pozaklejać wszystkie te dziury. Nie wiem, czy do końca jest ta masa wyrobiona, Jerzyku. Ale w końcu jesteśmy zwierzętami, słodziakami, jakimiś tam kucharzami czy cukiernikami. Po bokach też trzeba posmarować, żeby lukier się trzymał. No i mamy coś takiego. Teraz może torcik do lodówki, bo masło się trochę roztopiło. A my rozwałkujemy lukier. Co my będziemy wałkować? Lukier! Nie wiesz, co to lukier? Kiedyś jadłem. Smakowite. Lukier. Ale ta nasza Zuzia zna się na cukiernictwie. Kochani, przesuńcie się, bo rozwijam matę. Matę? I jeszcze dalej. No może wystarczy. Ha, szybko poszło. Idę jeszcze po wałek i po lukier. Jakie to ciężkie! Ma wszystkie potrzebne kolory. Pomarańczowy, biały, czarny, brązowy i żółty. Z czego zaczniemy? Ja mógłbym zrobić jego oczy. No i świetnie, ekstra! To do dzieła, Borysie. I jeszcze kawałek żółtego i białego. Teraz nożykiem zrobimy oczka. I drugie oko. Zrobiłem takie oczka. Ładne? O! Świetne! Ja mam niebieskie. Ja też mam niebieskie, ale Lucek ma przecież żółte. Teraz będzie najtrudniej. Przykryć tą pomarańczowo-białą warstwą. Dajcie mi ten wałek. Ja jestem silny. Szybko wam to rozwałkuję. I co teraz? Teraz trzeba tak pięknie to położyć na tort, ale boję się, że wyjdzie krzywo. Nie przejmuj się, na pewno wyjdzie ci pięknie. Masz rację. Na pewno Lucusiowi, naszemu kochanemu, spodoba się ten torcik. Ten pomarańcz taki trochę jasny mi wyszedł. No, ale trudno. Trzymajcie kciuki, bo teraz przykrywamy nasz torcik. Będę ci mówił, czy równo, Zuziu.
przeszła. Nie wygląda to najlepiej. To może odkroję nadmiar i zobaczę, co wyjdzie. Wcale to nie jest trudne. Ja spróbuję twojej słynnej herbatki, Jerzyku. Ta, zasłaniasz. Oj, przepraszam. Och, przepraszam bardzo. Nie jest tutaj na dole idealnie. Ale może jeszcze czymś to przykryję. I będzie pięknie. Teraz muszę jeszcze rozlałkować białą masę. Oj, jak już jest strasznie późno. A robi się jasno. Musimy się streszczać, chłopaki. Jeszcze tylko oczy, nosek, łapki i uszka. Fajnie, fajnie. Oczka i pysiaczek już ma. I jeszcze uszka. Takie piękne uszko przyczepimy wydałeczką. I drugie. Jeszcze nóżki. I jedna łapeczka. I druga. Ale fajnie było powspominać. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej wspomnień z gangu słodziaków, kliknijcie w playlistę na końcu filmu. Zapraszam. No to już wszystko wiemy. Musimy działać. Do roboty. Nie ma czasu. Jeżeli chcecie zobaczyć urodziny Raka Romka, koniecznie oglądajcie kolejne odcinki. Zapraszamy! Teraz już się żegnamy, na kolejny odcinek zapraszamy. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę. Tutaj łapki zielonej. I subika z dzwoneczkiem na tym kanale, żeby nie przegapić żadnego odcinka. To na razie, hej!